Z domu udało się wyjść, telefon, portfel, klucze, gazety są, telefony, goście w komplecie, wszystko przygotowane, obrazki, dobrze. Sprawdźmy, w jakim jesteśmy mieście. Miasto stołeczne Warszawa, państwo na miejscach przed telewizorami. Dobra, możemy zaczynać. Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, słynny pasjonat włoskich samochodów sportowych, przebywający obecnie chwilowo, przynajmniej na razie, w areszcie były burmistrz dzielnicy Włochy oraz były członek Platformy Obywatelskiej Artur W. nie był jedynym członkiem swojej rodziny zatrudnionym w warszawskim magistracie. Członkowie najbliższej rodziny aresztowanego burmistrza Włoch pracują w stołecznym samorządzie, ujawnia poniedziałkowa Gazeta Polska Codziennie. Przyrodni brat, który nie chwali się pokrewieństwem z Arturem W., obecnie włochowski radny, wcześniej był inspektorem w Wydziale Nieruchomości w sąsiedniej dzielnicy. Miał także własną firmę zajmującą się handlem nieruchomościami. No, w zasadzie czym innym miałaby się firma zajmować? W ten sposób mówi o tym dziennikarka Gazety Polskiej Dorota Kania. Ponieważ jego mama jest bardzo ważną postacią, jeżeli chodzi o urząd dzielnicy Warszawa-Ochota, a brat jest z kolei radnym w gminie Włochy i zasiada w komisji między innymi infrastruktury, ale nie tylko. Wcześniej pracował również w dzielnicy Ochota, pracował w Wydziale Obrotu Gospodarki Nieruchomościami, miał swoją prywatną firmę zajmującą się również nieruchomościami. Więc tutaj przy okazji sprawy Artura W. wyszedł też nepotyzm. Warszawscy radni z Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że te rodzinne znajomości nie są bez związku z relacjami politycznymi. Tajemnicą Poliszynela jest to, że mama pana Artura W. bardzo dobrze znała się z warszawskimi baronami Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście był on w bardzo dobrych stosunkach, chociażby z panem posłem Marcinem Kierwińskim, że był w bardzo dobrych stosunkach z panem Jarosławem Szostakowskim, szefem radnych Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Tak więc nie jest to szeregowy działacz. Choć sami politycy Platformy Obywatelskiej twierdzą, że to po prostu znajomość jak każda inna. Jako szef warszawskiej struktury Platformy znam samorządowców ze wszystkich dzielnic, nie tylko z Platformy, pewnie ze wszystkich innych partii także. Natomiast tutaj nasza błyskawiczna reakcja. Pan burmistrz został zawieszony w prawach członka partii już wczoraj po pierwszych informacjach na ten temat. Dodajmy, później został szybko z partii usunięty. Tłumaczenia polityków Platformy nie przekonują m.in. Jana Śpiewaka, autora książki Ukradzione miasto, o warszawskiej reprywatyzacji. Artur W. nadzorował inwestycje na Woli, na Bielanach, no potem był burmistrzem w dzielnicy Włochy, więc wszędzie tam, gdzie są nieruchomości, gdzie jest mienie publiczne, gdzie są decyzje wydawane na rzecz prywatnych podmiotów, mamy do czynienia z gigantyczną presją korupcyjną, a ratusz no niestety no jest całkowicie nietransparentny i tej korupcji jest z nim bardzo wiele. Jan Śpiewak o korupcji w warszawskim samorządzie związanej z miejskimi nieruchomościami mówi i pisze od lat. Między innymi jego działalność doprowadziła do zainteresowania tym tematem polityków, którzy kilka lat temu podjęli decyzję, w wyniku których korupcja w Warszawie zaczęła być ścigana. Jednak najwyraźniej przedstawienie zarzutów urzędnikom niższego szczebla i polityczna ochrona, jaką zapewniła swoim przedstawicielom w warszawskim samorządzie Platforma, spowodowała, że niektórzy samorządowcy tej partii uznali, że nic się nie dzieje i można śmiało jeździć po mieście z otwartymi szybami w nadziei, że jakiś biznesmen wrzuci do samochodu 200 tysięcy złotych. W sytuacji, kiedy mamy aferę reprywatyzacyjną, która trwa już od wielu miesięcy, mamy ileś aktów oskarżenia, 50 osób stoi pod pręgierzem wymiaru sprawiedliwości, w tym urzędnicy warszawscy, okazuje się, że prominentny człowiek Platformy w tym samym czasie bierze ogromne pieniądze od inwestora. Znaczy wpadają mu do samochodu. Najwyraźniej niektórzy samorządowcy Platformy po prostu wzięli sobie do serca opinię byłej wiceprzewodniczącej tej partii, że przed komisją weryfikacyjną nie musi się stawiać, bo nie ma sobie nic do zarzucenia, a korupcyjnie zorganizowana grupa przestępcza z politykami nie ma nic wspólnego. Działała grupa przestępcza, która wychodziła daleko poza tych kilku urzędników, których dyscyplinarnie zwolniłam. Ktoś może się zdziwić, jak to się stało, że w mieście pojawił się nowy prezydent po odejściu pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, który w kampanii wyborczej odcinał się od wątpliwych politycznie działań swojej poprzedniczki, a wszystko zostało po staremu.
Jednym z moich pierwszych zarządzeń będzie zarządzenie antykorupcyjne, tak żeby wzmocnić kontrolę nad tym, co się dzieje w ratuszu. No, co bo to trzeba znaczy wyciągać... zarządzenie antykorupcyjne? No, to jest jasne zarządzenie co do zasad postępowania, tak żeby wszyscy wiedzieli, że wszystkie procedury muszą być przejrzyste. Jednego punktu zabrakło. Szyby w mieście stołecznym warszawskim, jak samochodem się jedzie, muszą być szczelnie zamknięte, niezależnie od pogody. W warszawskim samorządzie wiele musiało się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Dlaczego? Może dlatego, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i cała Platforma Obywatelska jedną ręką krytykują reprywatyzacyjnych złodziei, a drugą ręką robią na przykład w sądach wszystko, żeby zaskarżyć decyzje komisji weryfikacyjnej, które odbierają majątek czyścicielom kamienic. Między innymi o tym rozmawiać będziemy w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy!